Generalnie jeśli chodzi o szkolenie dla tych liderów i team liderów, wydaje mi się, że jest to ultra bardzo ważne szkolenie dla każdego z nas. Niekoniecznie jeśli mamy objąć takie stanowisko, czy taką rolę w przyszłości, w projekcie, czy w firmie. Tak naprawdę uczymy się tam zachowywać do różnych dziwnych sytuacji, które nas spotykają na drodze deweloperskiej. Jeśli miałem powiedzieć na swoim przykładzie, to szczerze byłem mega zaskoczony, bo podchodząc do tego szkolenia stwierdziłem, że dobra, no szkolenie jak szkolenie, może czegoś się nauczę, może nie. Ale z perspektywy czasu nauczyłem się ogromnie dużo. Z perspektywy uczestnika i dewelopera takie szkolenie na tech lidera jest naprawdę świetną, po pierwsze przygodą, po drugie świetnie nas rozwija w różnych obszarach, nie tylko deweloperskich, nie tylko organizacyjnych, ale i osobowościowych. Okazało się, że szkolenie jest prowadzone w taki sposób, aby nas wprowadzić na rolę tech liderską, ale również od takiego samego początku, czym jest rola tech liderska, po tak naprawdę różne zadania i różne sytuacje, w których się odnajdziemy. Były różne scenki, które odgrywaliśmy, które pokazywały takie realne sytuacje w projektach, które mogłyby nam się przydarzyć. Ja po takim szkoleniu czuję się pewniej siebie, czuję się, że dałbym sobie radę w takiej roli i gdyby nie to, tak naprawdę zawsze bym czuł gdzieś z tyłu głowy, że może to nie jest dla mnie, może się nie nadaje, a takie szkolenie pokazało mi, że damy radę. Czuję się dużo pewniej siebie i naprawdę wykorzystuję to, co nauczyłem się na szkoleniu w pracy codziennej. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że jak jesteśmy tymi tech liderami, to wtedy dopiero możemy korzystać z wachlarzu umiejętności, które nabyliśmy na szkoleniu. Ja, mimo że nie jestem tech liderem w projekcie, staram się używać różnych technik, różnych podejść do różnych tematów, które były na szkoleniu. Bardzo mi pomogły w pracy, otworzyły mnie na różne wyzwania, nie boję się podejmować ciężkich tematów, staram się aktywnie uczestniczyć w rozmowach i myślę, że naprawdę dużo rzeczy można wyciągnąć z takiego szkolenia w naszej pracy codziennej.